Zdrowia, szczególnie dla normalnych. KGB przychodzi o świcie, Urząd Bezpieczeństwa przychodzi o świcie, no i teraz FBI przychodzi o świcie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szejeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach, które praktycznie zawsze są zdemonetyzowane ostatnio. Coś słowo Trump nie działa dobrze na lewaków. No i lewacy właśnie wysłali. Lewacy wysłali FBI do Mar-a-Lago, czyli to jest taki potężny dom, niektórzy mówią, że pałac ze złotymi kiblami, no ale to jest tylko zawiść komunistów, nawet jeżeli byłyby złote kible, no to co zrobić, tak? Człowiek, który dał zatrudnienie tysiącom, setkom tysięcy ludzi, Polacy, chyba nawet, nie wiem, ten Kolonko chyba był bardzo zadowolony z Trumpa. On kiedyś mówił, że on pracował w Nowym Jorku przy azbestach, że zarabiał, bo on chyba miał jakieś takie uprawnienia wysokościowe, czy w każdym razie przy tych konstrukcjach tam zarobił ciężkie dziesiątki tysięcy dolarów. No i te Federalne Biuro Śledcze w poniedziałek bez żadnego ostrzeżenia weszło do Mar-a-Lago. No i to nie jest moment, w którym ludzie powinni się cieszyć. No, nikt normalny nie powinien się cieszyć. No niestety lewacy, nienormalni lewacy klaszczą. Klaszczą i biją brawo, no i są bardzo zadowoleni. No tyle tylko, że nie zdają sobie sprawy, że zamieniają Amerykę w dziką Afrykę. Tak? To jest to, co się dzieje. Teraz takie wejście do domu byłego prezydenta, no to ten rzeka Rubikon już została przekroczona, no i teraz już nie będzie żadnych powstrzymań, tak? Nikt nie będzie się ograniczał, nikt nie będzie się pohamowywał i kiedy przyjdzie czas na drugą stronę, no bo dzisiaj partia republikańska jest opozycją do partii demokratów, no demokraci zamienili się w komunistów, no tyle tylko, że komuniści no to mogli wybijać, mogli zabijać, wybijać, wysyłać na Rakowiecką w Warszawie, czy do Lublianki w Moskwie, czy do Gułagów na Ural, na Syberię. No, a w Ameryce coś takiego się nie stanie. Im po prostu politycznie wypuścili. To wypuścili dzikie siły i ta furia, która została spuszczona z łańcucha, no to te wszystkie wściekłe psy antydemokracji po prostu będą atakowały. No i oni nie są w stanie tego ani kontrolować, ale najgorsze jest to, że oni nie rozumieją tego. Ludzie na tym poziomie nie są w stanie zrozumieć, całe Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest w stanie zrozumieć, że to jest po prostu zrobienie dziury w tamie i teraz powódź może nastąpić błyskawicznie, czy po prostu zabawa z lawiną. To jest potężne ryzyko. To jest potężne ryzyko dla Ministerstwa Sprawiedliwości, no ale jeszcze większe ryzyko dla całego narodu. Cały naród jest teraz po prostu w niebezpieczeństwie, że kraj zamienia się w dziką Afrykę. No teraz już wszyscy w zasadzie widzą, że FBI to jest... I te ich działanie przeciwko byłemu prezydentowi to jest bezprecedensowe. Nigdy coś takiego się nie stało. Ten w poniedziałkowy w zasadzie przeszukanie to wymagało nakazu sądowego, no ale to normalny taki nakaz sądowy, no to jest, jeżeli jest jakieś przestępstwo kryminalne. Tutaj Ministerstwo Sprawiedliwości teraz to dało parę jakichś takich szczegółów i detali, dlaczego to się wszystko stało. To wszystko jest
pchane przez Narodowe Archiwa. Narodowe Archiwa, no to są w zasadzie, to jest biblioteka. To jest biblioteka państwowa, to tam są bibliotekarze, którzy siedzą nad tymi książkami, no katalogują to, wszystko sprawdzają. No i te archiwum, no bo jest coś takiego jak ustawa dokumentów prezydenckich. No i wszystko to ma iść do Narodowego Archiwum, do tych bibliotekarzy bez broni. Oni nie mają broni, oni po prostu są gryzi piórkami, a zadziałali tak, jak to by było jakieś gestapo, tak? Jakby tam już nie wiadomo co zniknęło. I to była potężna, wielka przesada. To była legalna przesada, to była potężna pomyłka. No i teraz jest tylko pytanie, czy to jest nieświadoma pomyłka, czy to jest bardzo dobrze zaplanowane działanie. No i wszyscy się obawiają, że no niestety lewactwo wypycha wszystkie ten deep state, czyli państwo w państwie, które rządzi. No i to jest jedno wielkie bagno Waszyngtonu. Jakby Trump przyszedł, no to właśnie ostrzegał przed państwem w państwie, ostrzegał przed bagnem w Waszyngtonie. No i mamy teraz to, co mamy. Trump oddał 15 skrzynek, 15 pudełek z najróżniejszymi dokumentami. No i teraz mówi, że Trump mógłby mieć jeszcze coś innego. Tak, także FBI powiedziało, że poszli poszukiwać tam rzeczy. Jakich rzeczy, po co i dlaczego, nikt tego nie wie, no ale takie dokumenty, no to przecież w zasadzie to można w ramach negocjacji, w ramach jakiegoś nakazu sądowego, czy w ramach jakiejś prośby telefonicznej, no ale nie trzeba wysyłać biuro śledcze, czyli tę federalną policję na poziomie najwyższym. Te 15 pudełek, no to dał tak, jak był poproszony. Ale to jest to, że no FBI zareagowało na niby prośbę bibliotekarzy, żeby oni to pozabierali. No ale to tak się nie powinno działać. To nie powinno tak działać. No to jest śmieszne, czy szokujące, czy groteskowe, że nikt w Ministerstwie Sprawiedliwości nie zastanowił się to, co było z Hillary Clinton. Hillary Clinton, no to miała serwery w swojej piwnicy. Ona tam zniknęły setki skrzynek dokumentów, telefony zostały zniszczone jej, ludzi naokoło, no i tam nic nie było, te wszystkie tajne dokumenty, no bo to jest to, czego szukają u Trumpa, tych tajnych dokumentów. No i u Clintonowej nikt nie podskoczył, nic nie zrobił, to wszystko zostało rozmyte, no i teraz wszyscy mówią, jak to jest możliwe, żeby Clintonowa była tak traktowana, a Trump był tak traktowany. Jeżeli FBI, w zasadzie urząd policji federalnej jest niezależny, no a teraz wygląda na to, że jest zależny, że jest po prostu lewacki, jest komunistyczny i przeciwnika politycznego, opozycję polityczną po prostu ma za zadanie z rozkazu partii zabić, wykończyć, zniszczyć. No, jeżeli te dokumenty by faktycznie były to na jakimś poziomie bezpieczeństwa narodowego, na poziomie jakiejś zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych, no to można by było pomyśleć, że tam jest, no, ale jakieś takie pierdoły, głupoty, no to widać, że to jest dwupartyjny system sprawiedliwości. Komuniści mogą wszystko, przeciwnicy komunistów po prostu mają być zlikwidowani.
to jeszcze to jest ciekawe, że to całe FBI, no to ma dużo wpadek. FBI z tymi strzelaninami, czy oni tam byli informowani, nie reagowali. Cała ta sprawa, co oni robili, nawet w związku z tym 6 stycznia, kiedy tam 100 tysięcy Amerykanów poszło do Waszyngtonu i 700 poszło do kongresu, na Capitol Hill, tam kilkudziesięciu wtargnęło przez drzwi, które zostały otwierane przez policję i byli zachęcani, żeby tam wchodzili, no to cały ten komitet śledczy Izby Reprezentantów, oni po prostu nie chcą, żeby Trump startował w wyborach 2024. No, najgorsze to jest w tym wszystkim jest to, że jest 90 dni do wyborów. 8 listopada są wybory międzyprezydenckie. No i główny prokurator, czyli minister sprawiedliwości Mary Garland, to on chce po prostu zniszczyć Trumpa. 80 milionów, 100 milionów, pół Ameryki po prostu jest wściekła. Ameryka, pół Ameryki się wścieka, że coś takiego może być zrobione. No a oni po prostu wysłali, żeby cokolwiek znaleźć. Tam okazuje się, że tam bardzo dużo kamer było. No i cały dom Trumpa był przyszykowany na podrzucanie dokumentów. Tam chcieli wygonić pracowników, chcieli wygonić tą ochronę, no ale oni się nie dali, oni po prostu stawiali opór. No jest straszne, to jest straszne, coś się stało. No jeżeli pchać to w kierunku politycznego o ten 6 stycznia, jeżeli to by miało być oskarżenie i skazanie, to polityczna odpowiedzialność, no to jest co innego niż kryminalna odpowiedzialność, tak? Politycznie można jakieś nierozważne słowa powiedzieć, no ale to i tak, większość ludzi uważa, że Trump działał normalnie, ale kryminalnie go potraktować za to, no to jest jednak naciąganie. To jest kagiełbowskie, hitlerowskie, jakieś stalinowskie naciąganie. Jak się popatrzy na całą tą, no cała ta sytuacja, no to jest bardzo polityczna. To wygląda na to, że to ściganie byłego prezydenta, no to pokazuje, że oni po prostu ścigają partię opozycyjną. No jeżeli jest ściganie partii opozycyjnej za wszelką cenę, no to jest po prostu były blok wschodni, to jest Afryka, to jest Ameryka Południowa, ale nie Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. No nawet jeżeli w sprawie kryminalnej, jeżeli on by miał jakieś papiery, nawet tajne te papiery, no to i miałby być postawiony przez ławę przysięgłych, przez 12 w ławie przysięgłych, którzy mieliby decydować w Waszyngtonie, no to wiadomo, że to jest ustawka, że to są wrogowie po prostu Trumpa, wrogowie republikanów, zawzięci komuniści. No i oni mogą sobie skazać jak chcą, a pół Ameryki, cała partia republikańska, cała partia republikanów wie, że to jest po prostu polityczna zemsta. To jest polityczna zemsta i ten District of Columbia, czyli ta cała stolica, no to pokazuje. Pokazuje ten deep state, pokazuje ten państwo w państwie, pokazuje to, że to jest mafia po prostu, która opanowała Amerykę. No jest wiadomo, że jest walka. No Trump wypowiadał swoją opinię o FBI. Cała te ruska zmowa, no to było jedno wielkie fiasko. Tam oni pchali ciągle, komuniści pchali, że Trump się zmawiał. No to było wszystko wyssane z palca, to było wszystko zapłacone przez demokratów, te wszystkie złote deszcze
co niby prostytutka w Moskwie sikała na Trumpa w hotelu. No musicie wiedzieć, że wszyscy Amerykanie na jakimś tam poziomie rozumieją, że pojechać do Moskwy, no to tam nic nie można robić, ani się zabawiać z panienkami, tym bardziej nie zabawiać się z młodymi chłopcami, bo to wszystko jest filmowane, sprawdzane na wszystkich tych korytarzach, w każdych hotelach, no to są te babcie korytarze do tej pory, które widzą, a jak ich nie ma, to jest tam 15 kamer na korytarzu, a 58 kamer w każdym pokoju, tak? Także, że te wszystkie sfabrykowane dokumenty styli dossier, to było wszystko sfabrykowane i wszyscy wiedzieli, no. To, że te 90 dni przed wyborami, no to jest po prostu, to jest po prostu nie do uwierzenia, że oni po prostu wierzą w coś takiego. To oni wierzą, że mogą coś zrobić. Chcą utrzymać za wszelką cenę, żeby Trump nie startował. Robią takie prowokacje. No i podniecają lewaków. Ci lewacy, bardzo dużo lewaków w klasie. Ci oni, nienormalni lewacy, kraszą. Ktokolwiek by myślał, że to ten atak to pójdzie łatwo, lekko i przyjemnie, no to jest nienormalny. To będzie niespodzianka, to będzie po prostu ostra niespodzianka. Miliony, dziesiątki milionów wie, że to jest walka nie fair, że to jest walka polityczna, że to jest walka, żeby zniszczyć po prostu przeciwnika politycznego. Długoterminowo, tak jak wspominałem, no to będzie makabra. To będzie makabra, no bo teraz każdy nowy rząd będzie po prostu mógł ścigać przeciwnika. Tak jak w Europie była, w średniowiecznej Europie była taka niepisana umowa, że nie zabija się króla. No to tutaj była taka umowa, po prostu nie ściga się prezydenta. No i to zostało złamane. Komuniści, tak jak zabili cara rosyjskiego, no to teraz komuniści amerykańscy po prostu, jakby mogli, to by zabili Trumpa, ale niestety całe szczęście nie są w stanie. Tak jak była ta sytuacja z Clintonową, to odpuścili, to teraz przez Trumpa, czy za Trumpa, no to będą już bardzo, nie będą mieli skrupułów, każdy nowy rząd będzie ścigał przeciwnika. No i komuniści też się przeliczyli w tym sensie, że całe to ściganie, śledztwo, no to zaszkodzi Trumpowi. To nie zaszkodziło, to tym bardziej teraz Trump chyba będzie startował do wyborów prezydenckich, no i tym bardziej Republikanie będą go popierać. Nawet ci Republikanie, ci wszyscy tacy bardziej lewicujący Republikanie, czy wszyscy, którzy tam nie popierali Trumpa, no to teraz naprawdę muszą się zgodzić, że to jest po prostu sitwa komunistyczna, która nie ma żadnych skrupułów, nie ma żadnych zahamowań, nie ma żadnych limitów. No i teraz wszyscy muszą po prostu, normalni Amerykanie muszą zacząć głosować na normalnych. Trzeba wywalić na pysk wszystkich tych miękkich z nazwy tylko Republikanów. Wszyscy muszą zacząć od najniższego stopnia. W radach szkolnych, w zarządach miasta, gdziekolwiek się da, od najniższego poziomu do najwyższego, po prostu trzeba wywalać komunistów. Komuniści przez ostatnie 40 lat spenetrowali całą siatkę państwową za pieniądze podatnika. Teraz podatnicy zaczynają się wściekać, no i muszą wziąć swoją
swoją przyszłość w swoje własne ręce. Te ostatnie 6 lat to jest przykład, ale to komuniści budowali to przez 60 lat. Ta polaryzacja, ta walka, to zniechęcenie, ta nienawiść, to nie jest normalne. To zaufanie do publicznych instytucji po prostu zniknęło. Zniknęło, komuniści udowodnili, że po prostu zdegenerowali, zniszczyli i to wszystko jest zardzewiałe i rozpadające się. Ta chęć zniszczenia przeciwnika politycznego nie wyjdzie komunistom na dobrze. Zdrowie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych. Głosujcie na tych, którzy po prostu doprowadzą do tego, że nie będzie FBI, żeby nie było KGB. Zdrowia dla normalnych.